Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na fascynującą partię, która była rozegrana w Rumunii w czerwcu 2021. Przepiękna gra Mamediarowa, który gra kolorem czarnym. Podejmuje tutaj rękawice z samym Fabiano Karuaną, numer dwa na świecie. Rankingi mówią same za siebie, moi drodzy. Mamediarow tutaj jest rewelacją tego turnieju, gdyż idzie jak burza. Niesamowicie gra w te szachy bardzo ostro bardzo ostro i zapraszam do analizy i troszeczkę przybliżenia tutaj się znaczy postarajmy się przybliżyć sylwetkę troszeczkę Mamediarowa i polecam przede wszystkim jego partię. Azer, który ma lat 36, przekroczył już ranking 2800 w swojej karierze. Jeżeli jest w formie, moi drodzy, jest nie do zatrzymania. Przejdźmy do analizy. E4 tutaj Karuana rozpoczął. E5, no tak po prostu zagrał sobie Mamediarow. Zauważcie, że z reguły E4, E5 niekoniecznie muszą być ostrymi wariantami, ale zaostrzyć można w każdym momencie i ten człowiek to potrafi. Skoczek na F3, skoczek C6, goniec B5. Partia hiszpańska tutaj nam się wyklarowała na szachownicy. Skoczek F6 po prostu wariantów jest tutaj e, cała masa, bardzo dużo można rzeczy grać typu D3 e, od razu można zrobić rozszadę i tak dalej, no dużo tutaj jest możliwości, kto gra białymi Hiszpankę ten mniej więcej się pewnie orientuje e, w tym momencie e, właśnie tutaj białe zagrały D3 e, no, ja się nie dziwię Karułanie że może próbuje troszeczkę wybrać spokojniejszy wariant to na pewno jest dobra taktyka na zawodnika bardzo agresywnego e, i tutaj e, Goniec zagrał na C5. E, tutaj trzeba bardzo uważać, jeżeli na przykład białymi byśmy chcieli wybić skoczka i po wybiciu, jeżeli skoczek by wybił, no to spotykamy się z niespodzianką. Grozi mat i wzięcie skoczka tutaj na E5, więc ta pozycja już byłaby przegrana dla białych. Bardzo trzeba na to uważać. E, no ale tutaj oczywiście Karuana gra normalnie. Skoczek na C3. Ok, e, po tym posunięciu, no właśnie, już po tym posunięciu mamy Diarow. Już za ostrza, stara się komplikować, co mi się niezwykle podoba, bardzo, bardzo mi się podoba ta gra, jest to ruch skoczek D4. O co w ogóle w tym posunięciu chodzi? No cóż, ja tak na pierwszy rzut oka patrząc na te pozycje, myślę sobie, no dobrze, tutaj jeżeli białe wybiło pionka, no to ja się postaram wziąć gońca, zostanę z parą gońców, pionek mniej, ale jakaś inicjatywa, coś w tym stylu. No, trochę się tutaj bym pomylił, mimo wszystko, bo warianty są troszeczkę inne i sobie sprawdźmy, co by było. bo w partii nastąpiło koniec A4, ale sobie cofnijmy i sprawdźmy, co by było po wybiciu na E5. Otóż yy, najzwyczajniej w świecie po takim posunięciu robimy roszadę. Tu się liczy przede wszystkim rozwój. Wieża jest w gotowości do yy, ataku na linii E. Czasami pionek już na D5 może wskoczyć albo C6, D5. Takie opcje można tutaj stosować. No i też podwisa ten goniec, który powoduje, że skoczek zbije na B5 te skoczki na pewno nie będą stały komfortowo tutaj na boku. Ale jeżeli skoczek by wrócił, bo to się troszeczkę narzuca. Zbiliśmy piona i wracamy. To jest taki ruch C6. Goniec A4, no bo grać tak trzeba. Jeżeli goniec zagra na C4, to od razu kopniemy tutaj D5 w centrum. Będziemy starać się wybijać, i wieża może od razu próbować deroszować króla, atakować. Więc goniec na A4. Posunięcie D5 od razu, moi drodzy. Od razu. Przypomnę tylko, że jeżeli cały czas tu będzie bicie, to wieża wchodzi z tempem i jest pozycja bardzo przyjemna. Tu skoczek może wybić później na D5. Goniec wchodzi na G4. No, samograj niemalże, można powiedzieć. I to czarnymi rozwój szybszy. O dziwo się stał za cenę piona. Jak ta machina się może rozpędzić, jeżeli poświęcimy piona i nasze figury będą grać świetnie. No, to jest niesamowita rzecz. Jeżeli to się udaje, to jest świetnie. Tutaj białe na przykład mogłyby wybić, goniec mógłby wybić, no i takie pokazuje ruchy najbezpieczniejsze dla białych, roszada. Ale następuje tutaj, mógłby nastąpić bardzo ciekawy ruch a5 z groźbą b5, a4 ze zdobyciem tego gońca z b3 później, no ale poskoczek e2, tutaj konkretnie możemy wybić, e, oczywiście po wybiciu hetman bije, atakujemy gońca, jeżeli c3 to bijemy do końca tutaj na d3 z przewagą pionka, więc po takim ruchu, jeżeli tutaj będzie wybicie. Zwyczajny goniec A7. Moi drodzy, nawet jeżeli tu się wymienią hetmany po takiej ostrej pozycji, to cały czas tu jest groźba niebezpieczna B5 i A4, więc białe muszą się tym zająć. Możemy spróbować kosić później pionka. Ten goniec ze skoczkiem pięknie by atakował na F2. No. Wieża na wolnej linii tutaj by stała, no byłoby pięknie, byłoby pięknie. Starajmy się oczywiście troszeczkę to wyobrazić sobie ja specjalnie nie przestawiam do końca wszystkich wariantów. Moi drodzy, ale 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 ale. Skoczek d4 zostało zagrane, no i teraz goniec zagrał właśnie na a4 i w tym momencie Diarow, zagrał c6. No dobrze, taki ruch nie wpuszcza skoczka, ale przede wszystkim tutaj są opcje na B5, co jest bardzo ważne. E, no i oczywiście ta sama historia by się zadziała, jeżeli skoczek by wybił na E5, to, to, to znowu robimy roszadę i te same warianty, co wcześniej pokazywałem przed momentem. E, roszada w partii nastąpiła i D6. No to wiecie, no, D6 trzeba zagrać, bronić w końcu. Piona należy, otwieramy gońca. No i teraz pytanie, komu pozycja się podoba e, czarnymi. Mi się bardzo podoba z tego względu, że no, Roszadę zdąży zrobić. Te pionki stoją bardzo ciekawie i skoczek w centrum już zaczyna mieszać. Czy białe tutaj coś w debiucie uzyskały? No nie bardzo. Skoczek wybił tego, skoczkę na D4. To się narzuca również, żeby wymienić aktywną figurę przeciwnika. Goniec wymienił. I posunięcie H3. Dobrze, moi drodzy, posunięcie H3. Ok, e, tu prawdopodobnie białe się bały wjazdu z koczkiem na G4, z atakiem na F2 i Hetman na H4. Coś w tym stylu tu się mogło zadziać, więc H3 zostało wykonane. I tutaj następuje niespodzianka ze strony Mamediarowa. E, ten gość naprawdę, jeżeli ma okazję, to zaostrza pozycję i motyw jest już w miarę znany dla osób, które grają te. te, te te warianty, te debiuty. Jest to posunięcie, moi drodzy G5. No właśnie, łapiemy się trochę za głowę, o co tutaj chodzi. Powiem Wam tak: silnik ten ruch ocenia jako błąd ze strony czarnych. No dobra, silnik prawdopodobnie by sobie tu poradził, bo sobie obliczy wszystko do końca, bez błędu. Ale tu grają ludzie. I niezwykle mi się podoba takie niedokładne posunięcie, e, ostre posunięcie, które komplikuje, może trochę namieszać w głowie przeciwnikowi e, i spowodować, że trzeba konkretnie liczyć, i to może stwarzać zwyczajnie problemy e, dla naszego oponenta. I teraz, po ruchu G5, no, trzeba się zastanowić, co zagrać. E, sprawdźmy tutaj. E, Maszyna podpowiada bardzo dobre zagranie, dosyć trudne posunięcie. Karuana tego nie zagrał, nie wiem, no może nie widział. Ciężko powiedzieć, tak? Może źle ocenił, może ta pozycja jest w ogóle dla niego nowa, chociaż no, co trochę wątpię aczkolwiek, wydaje mi się, że nowa, bo tutaj nie zagrał najlepiej, a Karuana słynie z bardzo dobrego przygotowania debiutowego. No i tutaj skoczek D5 byłby takim ciekawym zagraniem. O co chodzi? Wykorzystując te związanie tutaj. Staramy się białymi wymienić te skoczki, żeby ten skoczek nie atakował tu nam króla. I no tak mogłoby się zadziać. Po wybiciu, po wybiciu, goniec D7. No trzeba bronić, grozi wybicie, więc tu raczej białe by wybiły. Bicie, takie szybkie zagranie C3, żeby troszeczkę odpędzić figurę z centrum i Hetman F3. I ta pozycja dla białych mogłaby być bardzo przyjemna z tego względu, że Ataki się w zasadzie na króla skończyły. Taki tutaj strzał wyszedł, no. Nieprzemyślany może do końca. Tutaj zauważmy, że jest atak na pionka. No i Hetman broni króla, generalnie. Tutaj białe chyba stoją po prostu lepiej. Zwyczajnie lepiej, nic im nie grozi. No ale. Właśnie. Jeszcze po G5 zastanówmy się, czy można by było. No czy w ogóle tutaj skoczek byłby świetnym ruchem dla Białych, ale co by było po biciu na G5, bo takie rzeczy też trzeba starać się e, przewidzieć. I na przykład wieża G8, bo to jest kluczowy ruch do tego, żeby atakować króla. To jest bardzo, bardzo istotne. No i goniec na H4. No, zabić tu skoczka nie chce się absolutnie. E, potem goniec strzela w H3 i jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, szczególnie, że jeszcze Hetman stoi na wrzeć. W ogóle, rewelacja by tutaj. E, ze strony czarnych tutaj to by rewelacyjnie wyglądało. Pogoniec H4 tutaj można wybić. Pamiętajmy, że jak zawsze Hetman na przykład zagra w ten sposób, broniąc gąsa, to możemy go odpędzić, nawet grając H6 i oddając kolejnego piona. To czarnym na pewno by nie przeszkodziło. Po tym zagraniu jest bicie na H3, mogłoby być. No i tutaj cały czas wchodzi taki ruch jak skoczek D5. Cały czas to istnieje. Tutaj można by było próbować grać wieża G2, może ja sobie to przestawię, wieża G2, król H1 i bardzo ciekawy ruch, skoczek na G4 po wybiciu Hetmana, mamy tutaj wiecznego szacha, tak po prostu. No tak mogłaby się partia ładnie zakończyć, fajnym takim remisem, lecz na przykład po tym ruchu jak ktoś by się rozpędził i zagrał tak, też atakował skoczka. Oto w tym momencie tutaj możemy zbić końcem na G2. No, mata nie ma, ale zobaczmy, tracimy figurę. Po tym zagraniu, oczywiście, tutaj jest wybicie z szachem. Król by zagrał na H2, szach na G2. Jeżeli Król na H3, to mamy Hetman D7 i partia się kończy. No więc Król H1 mamy taki typowy młynek, tylko tutaj goniec ma problem, bo jest atakowany. Ale. Po wybiciu na F6 goniec wybija gramy goniec F3. Goniec nie jest atakowany. Grozi odejście wieżą gdziekolwiek z odbiciem gońca, i czał, cały czas ten król jest męczony. No, partia e, tutaj by się skończyła e, tylko wynikiem 0-1, na pewno. E, ok, zagłębiliśmy się trochę w pozycję, no ale po ruchu G5 Skoczek zagrał na E2. Wydaje się logicznym y, ruchem, dlatego że chcemy wybić gońca, przestawić skoczka może do obrony, coś w tym stylu. Bardzo fajnie to wygląda, no ale jak poszło dalej? Mianowicie gońcem gramy na B6, znaczy tak zagrał y, azerski arcymiść, super arcymiść, no odszedł gońcem, świetnie to wygląda, C3. A zawsze goniec może uciekać, jakieś do centrum ataki i wieże G8. Przypomina mi się partia Aroniana z kramnikiem, kiedy to kramnik taki ruch zastosował, czekając no, długie lata na, ten, na, tą nowinkę, na tę nowinkę, ale no cóż, wróćmy tutaj do partii. Tutaj białe zagrały D4, próbują białe troszeczkę aktywniej grać w centrum, z tego względu, że król jest jeszcze niezroszowany, i nawet takie ruchy, jak bicie na E4, no tak nastąpiło. Tu białe były tego świadome, próbują jakoś grać aktywnie. I goniec zagrał na c2, żeby tutaj atakować skoczka. Oczywiście poszło d5. No i można by powiedzieć, moi drodzy, że sytuacja się nieco uspokoiła, bo tak też się dzieje. Ten atak spowodował, że białe zostały sprowokowane do troszeczkę większych uproszczeń. I tutaj te uproszczenia nastąpiły, z czego czarne są bardzo zadowolone. Zobaczcie, wybicie na d1, hetmany się wymieniły. Para gońców... W pionkach jest porówno wprawdzie, ale to te gońce mają tutaj taki wiodący prym, można powiedzieć. No, próbują te pionki jakoś zaraz może przesuwać. Zobaczymy, jak to Mamadiarów sobie tutaj wymyślił. I zagrał właśnie G4. Bardzo dobre posunięcie, jedyne słuszne. O po wybiciu oczywiście goniec wybija i tam atakujemy. Jest świetnie, byłoby świetnie. Białe zagrały H4. Tam jeszcze groziło bicie na H3. W ogóle. Rewelacyjnie to wyglądał czarny. W ogóle tak jakbym, jak ja bym dostawał takie pozycje czarnymi, to bym był przezadowolony bardzo. No cóż, jak, jaki ruch teraz? Bardzo ważny ruch, który daje całkowitą przewagę czarnym. Mianowicie G3. Wykorzystując to związanie, gramy G3 i podważamy pionka F2. Jeżeli skoczek wybije, no to niestety niespodzianka wieża bije na G3. Skoczek zagrał na D4 i niespodziewane zagranie. Zobaczcie, z aktywnej pozycji goniec idzie na D8. Ha! No tutaj w tego piona strzelaj. i cały czas chce uderzać na F2. Po wybiciu na G3 wieża wybiła na G3. Wieża E1 atakując piona. I pytanie: czy oddać tego piona, wybijając tutaj z pionka na H4? Nie. Brońmy pionka. Nie ma za bardzo jak białego zaatakować jeszcze inną figurą bezpośrednio w jednym posunięciu, powiedzmy. No a my tutaj zdejmujemy zaraz kolejnego. Goniec zagrał na G5, no jednak tutaj białe nie pozwalają na to, i oczywiście wymiana nastąpiła. E, podsumowując na razie te pozycje, wszystko jest porówno. Wszystko jest porówno, tylko ta różnica, że goniec jest na skoczka, zauważcie, że goniec jeszcze nie został wyprowadzony, nie szkodzi nie szkodzi, nie szkodzi tutaj aktywność na pewno złapie czarny przede wszystkim trzeba bronić, jak grać w końcówce, przede wszystkim król do centrum wprawdzie zobaczcie, że on nie może jeszcze tutaj nigdzie pójść, ale go troszeczkę już podciągamy do góry żeby, no już łapał jakąś aktywność, bo ten skoczek no prędzej czy później może uciec stąd, na przykład możemy to sprowokować i zagrać c5 zwyczajnie, wieża zagrała na d1 i bardzo ładny ruch goniec d7, to gwarantuje nam ruch c5 za chwilę Zostało zagrane E6. No właśnie, tutaj Caruana zagrywa takie posunięcia próbując uprościć pozycję, marząc o remisie i zdwajając pionki w ten sposób. Zawsze zdwojone pionki jest łatwiej troszeczkę atakować, czasem to jest ratunek w końcówce. No i kolejne poświęcenie G6. Zauważcie, że wieża nie może wybić, bo wieża tutaj wybije na 4, więc kolejny pionek ustawił się na jednej linii z pionkiem G2. No, dwa piony więcej u czarnych, ok, ale białe mają tu jeszcze jakieś, jakiekolwiek szanse próby no, wyprostowania tej pozycji. Skoczek zagrał na B3. Skoczek próbuje tutaj manewrować, posunięcie e5 Ten goniec już się otwiera bardzo fajnie Skoczek wskakuje na a5 Na c5 jakby wskoczył to myślę, że goniec f5 A po wybiciu na b7 wieża b8 i tam atakujemy To wszystko czarne mają ładnie przemyślane Ale skoczek zagrał na a5 i goniec na e6 Aktywnie, aktywnie wychodzimy gońcem Królowi nic nie grozi absolutnie To jest wszystko fajnie przemyślane i dobrze to wygląda Przypominam, jeżeli będzie bicie na B7, jest wieża B8 i tam uderzamy na B2 z jednoczesnym atakiem na G2 i robi się niezwykle niebezpiecznie matowo. Wieża D2, no cóż, asekuracja zdecydowanie, no i w tym momencie po prostu wieża B8. Tu się czarne nie muszą nigdzie śpieszyć, to białe mają problemy w grze. B4, no pewnie dlatego, żeby jakoś tam ruszyć, może tutaj, ciężko powiedzieć, co tu miał Karłana w głowie, a czarne grają swoje. Król F6 do góry, a4 ze strony białych. I wieża g3. Zobaczcie, pionek się osłabił, wieża próbuje to wykorzystać. Król broni oczywiście na e5, bo po wybiciu na e4 już tutaj jest pionek asekurowany, ale jest goniec d5, wtrącenie, bardzo ładny ruch. Jeszcze tutaj patrzący na g2 nieco. Wieża h4, no i konsumpcja. Konsumpcja. Tą konsumpcję trzeba wykonywać, nie ma tutaj zmiłuj się. Powierza H7, zobaczcie, jest atakowany pion, ale jest B6. I teraz, no, fuh, w zasadzie tutaj, co mogą zrobić białe, bo, no, bo na B7 teoretycznie tak, ale ta pozycja i tak jest już bardzo, bardzo ciężka. Więc skoczek wybił na C6. No, łapiemy się trochę za głowę, bo mm, pewnie widzimy, że figura została podstawiona. I tak, i nie. E, oczywiście wieżą zbić nie można, bo wi, wi, wisi tutaj na. D5, więc goniec wybił, ale jest wieża C7, i okazuje się, że tego gońca można za chwilę odbić grając B5. Tylko zwróćmy uwagę na to, że czarne mają więcej pionków. Mamediarow popisał się bardzo ciekawymi tutaj teraz zagraniami. Król E6 wygrywał oczywiście partię bezapelacyjnie, gdyż po B5 bierza B7. I po wybiciu na C6 bicie tutaj, po wybiciu na C6, wieża bije, pionek bije, wieża C7. Ilość pionów w wieżówce gwarantuje zwycięstwo czarnym, lecz manajerów postanowił zagrać nieco inaczej, też sprytnie. Zobaczcie, wieża C1 szach, król F2 i wieża F8. Bardzo ładny ruch, który daje tutaj szacha za chwilę, uciekając królem. No, B5 zagrać trzeba, jak chcemy odbić figurę, i jest szach od króla. Król na G3, jak grać dalej? Otóż, znowu szach na C3, król H2, wieża H8, król sobie tańczy w kółko i teraz następuje naprawdę niezwykle ciekawe posunięcie, niezwykle ciekawa kombinacja, taki e, zabieg kosmetyczny, bym to nazwał, mianowicie wieża H1. E, no właśnie, piękny ruch. O co chodzi? No jeżeli król... Ucieknie, to jest wieża F1, taka wściekła wieża, nieco, ale o co chodzi? No, właśnie chodzi o to, że jak król zbije, a i tak zbił w tej partii, za bardzo wyjścia nie było. To jest goniec G2 z szachem, wieża odbiła i po prostu wieża zbiła na C7. Ilość pionów gwarantuje zwycięstwo, ale jeszcze Karuana walczy i zbił pionka z szachem. Król D5 oczywiście do centrum, posunięcie A5, próba rozbicia tego centrum, bić raczej. no. Bicie też wygrywa, ale jednak tutaj czarne próbują dokładnie zagrać. Bicie, bicie. E, wieża na E6. I co zagrać czarnymi? Bronić pionka? Nie ma jak, bo jak ujdziemy, pójdziemy tutaj, to nam zbije na B6. No więc król wybił, wieża wybiła. Zobaczcie, taka burza na szachownicy, a wszystko zostało prawie wybite. Lecz wieża C5 tutaj i wieża E1. I proszę. Moi drodzy widzowie, zagrajcie jeden ruch, po którym tutaj białe się poddały. Ko końcówka akurat y, naprawdę niezła. Jest to posunięcie, uwaga. Wieża G5, bardzo ładny ruch, który odcina totalnie króla i ten król z pionkiem wygrywa, na przykład wieża B1, szach, król C5, trzeba trzymać piona po szachu, król idzie sobie tutaj i w zasadzie zygzakiem idziemy do góry, B5 jeszcze pomaga tutaj wieża przy ruchu B5, więc król em, zmniejsza dystans do wieży, partia jest totalnie, totalnie wygrana. Tak się skończyła ta partia w tym momencie. Wam dziękuję serdecznie za uwagę. No polecam serdecznie MaMediarowa, żeby popatrzeć sobie jego partie. One są niezwykle ostre, niezwykle wartościowe. No i to jest Koks, to jest szachowy Koks, moi drodzy. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć.